Od jutra można składać wnioski o wakacje kredytowe. Z zawieszenia spłaty w sumie 8 rat mogą skorzystać ci, którzy zaciągnęli kredyt w złotówkach na własne cele mieszkaniowe. Banki zapewniają, że są gotowe na przyjmowanie wniosków. 14 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza tak zwane wakacje kredytowe. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz przyznaje, że czasu na przygotowanie było niewiele, ale banki są gotowe do przyjmowania wniosków. Na pewno polskie banki zrobią wszystko, aby zrealizować zamysł ustawowy, przepis ustawowy i rzeczywiście, żeby w najbliższych dniach, już od sierpnia i kolejnych miesiącach, można było skorzystać z wakacji kredytowych. Wakacje kredytowe przysługują każdemu, kto posiada kredyt hipoteczny w złotówkach, niezależnie od wielkości dochodu. Jedynym warunkiem jest poprawne wypełnienie wniosku. Prezes Związku Banków Polskich uznaje ten zapis za nieprecyzyjny. 15 milionów osób ma zaciągnięte kredyty, a wakacje kredytowe dotyczą około 2 milionów rachunków, 2 milionów 100 tysięcy rachunków kredytowych. Czyli z tych wakacji beneficjentami jest zaledwie cząstka klientów kredytobiorców. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny zapowiada kontrolę wszystkich banków udzielających wakacji. W ramach postępowań wyjaśniających zweryfikujemy, jak instytucje finansowe wdrażają wakacje kredytowe. Pod lupą znalazło się 16 banków, które obsługują złotowe kredyty hipoteczne. Banki wielokrotnie podkreślały, że nie są chętne na wprowadzenie wakacji kredytowych, bo wiązałoby się to ze zmniejszeniem przez nie zysków. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Gabriela Masłowska zaznacza, że wakacje kredytowe nie wpłyną negatywnie na finanse banków. Na podwyżkach stóp procentowych w ostatnim tylko czasie zarobiły 20 miliardów złotych. Także nie grozi to w żaden sposób pogorszeniem, jakąś niestabilnością systemu bankowego. Zgodnie z ustawą wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy, po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po jednym miesiącu w każdym z 4 kwartałów przyszłego roku. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, w których zawieszono spłatę. Teoretycznie banki nie mogą odmówić udzielenia wsparcia, ale mogą zdarzyć się wyjątki. Kiedy kredyt hipoteczny zaciągnięty został, ale nie na własne potrzeby mieszkaniowe. Może być taka sytuacja, że ktoś ma kilka kredytów na budowę mieszkań czy kupno mieszkań. To nie oznacza, że z tytułu tych wszystkich kredytów uzyska odroczenie spłat. Niejasna pozostaje również kwestia przedsiębiorców, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe. Wątpliwości co do zapisów w ustawie ma dyrektor generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Marek Woch. Należy spojrzeć na kwestię interpretacji właśnie terminu konsument, cel mieszkaniowy. Czy przedsiębiorca, który kupił na cele mieszkaniowe, ale prowadzi działalność gospodarczą, również będzie mógł z tego mechanizmu skorzystać, czy nie? Niektóre środowiska alarmowały, że wakacje kredytowe mogą jeszcze bardziej napędzić już i tak dużą inflację w Polsce. Ekonomista dr Artur Bartoszewicz uspokaja. Wakacje kredytowe będą bardzo popularne, Polakom potrzebne jest wsparcie. Z inflacją nie będzie to wiązało się bezpośrednio, będzie to neutralne dla zjawiska inflacyjnego, dlatego że tu nikt nie mówi o braku zapłaty dla banku należności. Mowa jest tylko i wyłącznie o przesunięciu w czasie. Rzecznik finansowy poinformował, że uruchomił specjalną infolinię, za pośrednictwem której można zgłosić problemy i nieprawidłowości dotyczące realizacji wniosków o wakacje kredytowe. Infolinia działa już od dzisiaj. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 333 73 35.